przyjechaliśmy do celu z klientem, który już jest ze mną po raz trzeci lub czwarty. Do takiego Seata Leona. 2016 rok. Dwulitrowy diesel, 184 konny, wersja FR. Jest to salon. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ze sprzedającym przyjechaliśmy tutaj i właśnie jesteśmy w trakcie oglądania. Jest poniedziałek, 9 rano. Na pierwszy rzut oka. Bardzo ładnie, nie ma się do czego przyczepić praktycznie. Morgan, Morgan! Auto został sprawdzony, wielkie materiały z całego. Środek pusty. Czemu 160 tysięcy. No na moje oko raczej auto zostanie zakupione, raczej na 100%. Klient nie za bardzo, jak żeśmy jechali, wierzył, że stan tego auta będzie taki, jaki jest. No ale tak sprzedający zapewniał, że auto jest bezwypadkowe i tak dalej. No i rzeczywiście tak jest. Bo cena była tak wygrywanie za niska. No ale ta cena to niestety jest tajemnica. Bo kupujący to auto będzie odsprzedawał dalej, więc nie chcę ujawniać ceny. Nie ma żadnych wiotek, żadnych rysów, nic nie widać po nim. Teraz jest deszcz. Na stronie zużywanych aut to tutaj nie było nic. Jedynie ten Leon. No to same nowe. Trochę jestem przeziębiony, to chyba słychać. Ktoś, kto już mnie oglądał, no to na pewno zauważył. Niestety taka pogoda, taką mamy zimę. No i co wybadałeś tu na razie? Idę odpalać. A klucze? Przeskiwanie tu zamków, ja nie widziałem kiedyś. Kickstarter 1917 erhielt 3 Oscars, darunter den für die beste Kamera. Großer Verlierer war dagegen das Mafia-Epos The Irishman von Martin Scorsese. Der Film war 10-mal nominiert, bekam aber keinen einzigen Preis. Beste Hauptdarsteller wurden Renée Zellweger als Judy und Joaquin Phoenix als Joker.
Brad Pitt und Laura Dern gewannen die Auszeichnungen als beste Nebendarsteller und holten sich damit die ersten Schauspiel-Oscars ihrer Karriere. I auto jest już zakupione, tablice zrobione i klient będzie podjeżdżał do domu, a my jedziemy dalej w kierunku Kolonii. Mamy 350 km. Do obejrzenia tam mamy BMW F10 i Nissana X-Traila z 2017 roku dla klientów. Zakupię Seata Leona. Wiem, że udamy się do Euskirchen w celu obejrzenia Nissana X-Traila, którego mój klient sobie znalazł w internecie z 2017 roku. Nissan. Sprawdzić jeszcze miernikiem. Szczeliny wszystko grają. Wygląda dość ładnie. Otwarłeś go? Koło zimowe. No, no, no. Na felgach aluminiowych. Fajny, nie? Za 6000 euro. Auto szturuje, szturuje. Zobaczę, miałem 153 ma przejechane. Kosztuje 15000 euro. Jest to kurde. Tak to tu wygląda w środku, nieczyszczone. Dobra, wysyłam to klientowi, który czekał na film z tego auta. I Nissan, który był przeze mnie oglądany w poniedziałek, właśnie został zakupiony dzisiaj w czwartek przez mojego jednego klienta z YouTube'a. Zlecił mi oględziny tego auta. W poniedziałek byłem go oglądnąć, a dziś jest czwartek już. Klientem dojechaliśmy tutaj i auto zostało zakupione.
kolejny klient zadowolony wraca do domu z autem, które sobie wypatrzył w internecie. Auto wyposażone bardzo dobrze, wersja Tekna, czyli ma wszystko praktycznie, kamera 360 stopni. Jeszcze takie różne autka ma do sprzedania. Ceny różne, no zależy. No. Ten Nissan akurat był w bardzo dobrej cenie. To 2017 rok. 1.6. 163 konie. Wyładowany. Kosztował 14,5 tysiąca euro. No, ale za 17 rok w wersji Tekna, no nie osiągamy w tym cenie. Auto już zaznaczę, że 100% bezwypadkowe, żaden nawet nie był malowany. Także naprawdę super zakup.